Mówiąc o Kolumbii, koniecznie trzeba powiedzieć o urodzie, ponieważ Kolumbia i estetyka to jedno i to samo. Ja jestem Polka w Kolumbii i z Bogoty opowiadam Wam, czego się tutaj w Kolumbii spodziewać oraz co tutaj można znaleźć. Subskrybujcie nasz kanał i odwiedzajcie nas tutaj regularnie za pomocą Facebooka i Instagrama. W Kolumbii uroda jest niezwykle ważna, a Kolumbijki zresztą tak samo jak Polki słyną z urody i plasują się na pierwszych miejscach najpiękniejszych kobiet świata. Podobno. Natomiast Kolumbijki nie tylko mają genetycznie zagwarantowane mocne jak powrozy i piękne włosy, zdrowe śnieżno-białe zęby oraz lśniącą, błyszczącą skórę. Kolumbijki również bardzo o te atuty dbają. Kolumbijki już od pierwszych dni życia mają w uszy włożone kolczyki. Poza tym nawet najmniejsza krzywizna zębów jest natychmiast korygowana przez ortodontę. A wyjść z domu nieuczesaną albo nie daj Boże niezadbaną jest absolutnym tabu. Więc dlatego w Kolumbii musimy dbać i uważać na. W Kolumbii niezwykle ważne są zadbane paznokcie i uczesane włosy. Dlatego Kolumbijki chodzą do fryzjera i do manikurzystki przynajmniej raz w tygodniu. Polki zwykle robią to same w domach, natomiast Kolumbijki mają to wliczone w domowy budżet. Ciekawostką jest to, że w Kolumbii nie tylko kobiety chodzą do salonów piękności i każą się czesać i każą sobie robić paznokcie. Również mężczyźni chodzą do manikurzystki i naprawdę, czasami mężczyźni malują sobie paznokcie na bezbarwny kolor. A cały proceder w salonach piękności jest tani, przystępny i ogólnie bardzo popularny. Kolejna rzecz – zęby. Zęby muszą być równe, śnieżno-białe, proste i zadbane. Kolumbijczycy uważają zęby za prawdziwą wizytówkę człowieka i zęby krzywe, pożółkłe mogą autentycznie zdyskwalifikować społecznie. Kolejna rzecz – skóra. Kolumbijki dbają o nią jako surowe jajko i używają blokera słonecznego nawet kiedy pracują w domu przed komputerem przy sztucznym świetle i nazywają go nawet eliksirem wiecznej młodości. A zabiegi odmładzające, nawilżające są tutaj bardzo popularne i bardzo powszechne. Niesłychanie ważna rzecz w Kolumbii – zapach. Żaden Kolumbijczyk nie wyjdzie z domu bez porannego prysznica i wszyscy oblewają się wodą kolońską w dużych ilościach. W Kolumbii nie można wyjść i pachnieć potem. A raz, gdy już ktoś pachnie potem, zawsze będzie miał etykietkę niechlujstwa. Kolumbijczycy nawet w transporcie publicznym używają bardzo mocnych zapachów, a Kolumbijki noszą perfumy w torebkach i odświeżają swój zapach kilkakrotnie w ciągu dnia. Piękne kształty Kolumbii to również wielki skarb. Z tym, że różnica polega na kanonie piękna. Podczas gdy w Polsce i w Europie lubimy być wiotkie i delikatne i generalnie szczupłe, w Kolumbii eksponuje się to, czego natura dała nam odrobinkę za dużo, więc musi być i tutaj, i musi być i tutaj, do tego stopnia, że Kolumbijki lubią sobie wstrzykiwać silikon w pośladki, tak żeby prominentna, wydatna pupa była zawsze na pierwszym miejscu i zawsze w pierwszym rzędzie. Zabiegi chirurgiczne w Kolumbii nikogo nie dziwią. Mężczyźni i kobiety robią sobie nosy, uszy, odsysają tłuszcz, pośladki, ale najpopularniejszą jednak operacją jest korekcja piersi. Do tego stopnia, że w ekstremalnych, naprawdę ekstremalnych przypadkach słyszałam o 15-latkach, które na swoje 15 urodziny proszą właśnie o taką operację. No właśnie, to już jest jedna rzecz dziwna. Dlaczego akurat 15? Dlatego, że 15 lat to jest taki odpowiednik naszej 18 i od kolonialnych czasów 15-latka była wyprowadzana na salony, pokazywana społeczeństwu i traktowana jako potencjalny materiał na żonę. Więc musiała być piękna. No i do teraz to się utrzymuje. Kolumbia więc to jest Mekka dla turystyki plastycznej, ponieważ wiele osób, które tutaj przyjeżdża w celach turystycznych, przy okazji ma ochotę sobie coś upiększyć. To jest nawet całkiem dobry pomysł, ponieważ operacje plastyczne są tutaj popularne, tanie, a lekarze mają niezwykły profesjonalizm oraz są bardzo dobrzy w tym, co robią, więc przyjemne z pożytecznym. To też można w Kolumbii zrobić. W Kolumbii więc trzeba o siebie dbać. A podczas covidowej pandemii w 2020 roku wszystkie salony piękności były zamknięte, więc jak otworzono po wielu miesiącach zamknięcia fryzjerskie zakłady, to wszyscy szturmem na nie ruszyli i zaczęli się upiększać. Trzeba oczywiście nosić maseczki, rękawiczki, spełniać wszystkie normy sanitarne, nosić przyłbice i oczywiście podawać swoje dane osobowe, ale nie ma tej ceny, której Kolumbijczycy za piękno nie zapłacą. Jeśli podobały Wam się nasze urodowe ciekawostki albo macie jakieś obserwacje dodatkowe, to dajcie nam znać w komentarzach, a w międzyczasie
subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, hasta luego.